Hej kochani, tu Ania z Jungle Boogie. Dzisiaj mam dla Was taki temat, porozmawiamy sobie o roślinkach małych. I nie mam na myśli tutaj małych, które możecie kupić w doniczkach piątkach, tak, w niezłej cenie, tylko o takich roślinach, które są niewielkie z natury, które nigdy nie osiągną rozmiarów gigantycznej monstery czy filodendrona, tylko zawsze będą takie drobne, niewielkie, które Wam się zmieszczą na jakimś nawet dość małym parapecie i będziecie mogli sobie z nich zrobić fajną kompozycję, no bo tak sobie pomyślałam, że mieszkania nie rozciągają się w nieskończoność i że może komuś takie właśnie małe okazy też się przydadzą. Także zapraszam, pokażę 5 różnych roślin, zupełnie właśnie różnych, każda z innej bajki. No i mam nadzieję, że skorzystacie, że coś Wam się przyda. Roślinki są mocno rozstrzelone, jeżeli chodzi o potrzeby pielęgnacyjne. Można by powiedzieć potocznie, że każda jest z innej parafii, więc co, poopowiadam po kolei. Jeżeli chodzi o mojego pierwszego faworyta, propozycję dla Was, to jest fitonia. To są właśnie takie drobne, nieduże roślinki, które rosną, no jeszcze trochę urosną, ale bez przesady, do takich niewielkich rozmiarów krzaczków. Można je, słuchajcie, sobie swobodnie przycinać i troszkę im nadawać kształt, bo one jak trochę urosną, to się mogą zrobić takie właśnie wybiegnięte, wydłużone. To nie wygląda chyba wtedy aż tak pięknie, jak takie właśnie drobne, niskie w pokroju roślinki, więc można je w razie czego przycinać. No ale są to właśnie rośliny, które no, nigdy nie rozrosną się do rozmiaru monstery. To są roślinki drobne, które idealnie Wam się sprawdzą, jeżeli miejsca nie macie zbyt dużo. One też bardzo dobrze rosną w lasach w szkle. Także to jest chyba najczęściej wybierana roślina do takich szklanych kompozycji, bo faktycznie ona tam się czuje bardzo dobrze. Rzadko coś się z nią tam złego dzieje, świetnie się aklimatyzuje. Więc możecie właśnie taką niedużą kompozycję w szkle z fitoniami sobie zrobić. A jeżeli chcecie ją trzymać, że tak powiem, luzem, to też oczywiście można. Tylko tak, jeżeli chodzi o stanowisko, nie może być bardzo słoneczne, żadne ostre słońce. To już Wam pokazują liście. Liście fitonii są takie papierowe, dość cienkie, więc na pewno to są zawsze liście, które ulegają łatwo poparzeniom słonecznym. Więc absolutnie na pełne słońce nie. No i też papierowe liście nam z reguły wskazują, że ta roślina nie gromadzi zapasu wody w liściach, więc potrzebuje bardziej regularnego i częstego podlewania. I faktycznie tak jest w przypadku fitonii. Tutaj musicie zadbać o to, żeby podłoże było stale lekko wilgotne. One nie znoszą przesuszania, bardzo kiepsko na to reagują. Ale powiem Wam, że też potrafią zmartwychwstać, że czasem jak się zapomni o nich podlać, to po prostu wyglądają jak takie, wiecie, jakby ktoś przyniósł zerwane kwiaty i je po prostu położył na stole bez wody i one robią totalnie. A jak podlejecie, to potrafią wstać. To jest niesamowite. No ale oczywiście nie można im takiego stresu i gimnastyki co chwilę fundować, więc po prostu Wam to mówię, żebyście wiedzieli, jak kiedyś coś takiego się zdarzy, że możecie spróbować ją podlać i powinna jeszcze wstać, ale no generalnie trzeba dbać o to, żeby podłoże tutaj nie wyschło. Mogą być w takim podłożu uniwersalnym z perlitem, jak najbardziej. Może być tam jakaś domieszka jeszcze włókna kokosowego. Nawet w tym produkcyjnym przez jakiś czas sobie poradzą, bo właśnie one lubią troszkę mieć to podłoże wilgotniejsze. No i na pewno są przez nas cenione i ich największym atutem są te kontrastowe nerwy. To jest charakterystyczne właściwie dla wszystkich odmian tego gatunku, że nerwy są pięknie skontrastowane z liściem i wygląda to naprawdę malowniczo. Tutaj mamy fitonię Snow N, no i jej liście są takie dość jaskrawo zielone, nerwy są białe, tworzą taką drobną sieć, piękną mozaikę. Tutaj mamy fitonię Bubble, ona z kolei ma ciemnozielone liście z rysunkiem takim bordowym, buraczkowym. No i zobaczcie skeleton, która ma też bardzo ciekawe połączenie, jasnozielone liście, intensywnie różowe nerwy. Tych odmian fitonii jest naprawdę dostępnych bardzo dużo kultywarów. Podejrzewam, że one się łatwo ze sobą krzyżują i powstają
też pewnie nowe, więc naprawdę tutaj macie w czym wybierać. Można sobie zrobić piękną, dużą kompozycję. Na przykład do zrobienia kompozycji z fitoni możecie użyć takiej szerokiej misy. To będzie bardzo ładnie wyglądało, bo to właśnie nie są rośliny, które osiągają duże rozmiary, jakoś się przerastają bardzo, więc jakąś taką niską misę i można ją obsadzić różnymi odmianami fitonii. Będzie to wyglądać przepięknie. Ale myślę, że to właśnie jest taka fajna propozycja na jakieś takie malutkie parapeciki, jeżeli tego miejsca macie niewiele. Druga moja dzisiejsza propozycja jest zupełnie z innej bajki, Ceropegia. Tu Wam może najpierw pokażę. Tutaj jest klasyczna Ceropegia Woody, która ma liście takie dość sercowate, różowe od spodu. To jest akurat taki zupełny maluszek, ale Ceropegie nie rosną wielkie, ale rosną szybko, więc to jest fajne. Tutaj mamy Ceropegię variegatę, która charakteryzuje się taką właśnie dużą ilością białego wybarwienia na obrzeżach. Troszkę ma też, wydaje mi się, grubsze liście, no zdecydowanie grubsze liście od tej klasycznej odmiany, bardziej sukulentne. No i tutaj jest odmiana Green Love, ona chyba tak jest handlowo nazwana, a też można ją spotkać pod nazwą Durban. Nie chcę jej teraz chyba rozplątywać. Nie wiem, może mi się uda, chociaż część pędu, bo nie chcę jej tak tu poszarpać, ale generalnie jest naprawdę ta już fajnie rozrośnięta. No, nie będę jej męczyć, słuchajcie. Także też w obrębie Ceropegii macie kilkanaście odmian, jest z czego wybierać. No i to jest roślinka, która też ma drobny system korzeniowy, ma drobne liście, te liście nie będą większe. Nie potrzebuje jakiejś gigantycznej doniczki, to myślę, że to jest maks, czego potrzebuje. Ona właśnie jest fajna, bo z jednej strony nie zajmuje dużo miejsca, bo naprawdę i doniczka może być niewielka i te liście no też nie są takie, że Wam zajmą pół pokoju, jak się rozrośnie. A z drugiej strony bardzo szybko rośnie i pięknie przyrasta. Ona naprawdę w ciągu sezonu potrafi metr, półtora pędu wypuścić i wcale nie jest to jakieś rzadkie, także można mieć taką roślinę w takiej małej doniczce, powiedzmy ósemce, która będzie nam sięgała od sufitu aż do ziemi. Więc myślę, że to rzadko się zdarza, żeby aż taka była fajna tutaj możliwość, więc jeżeli szukacie takiego drobnego pnącza, który się gdzieś tam łatwo zmieści, nie zajmie dużo miejsca, to jest idealna propozycja. Przesadzić na pewno w takie podłoże właśnie bardziej przepuszczalne, żeby ta wilgoć w obrębie korzeni nie kumulowała się i nie utrzymywała się zbyt długo. To ma być takie podłoże, które zostanie zmoczone wodą, która przez nie przeleci, ale nie wchłonie go tak strasznie jak gąbka i nie zatrzyma przez bardzo długo. Bo właśnie Ceropegia ma drobne bardzo korzenie, które lubią szybko sobie w miarę przeschnąć. No a jak są ciągle zalewane, to ma tendencję do gnicia. Ale uwaga, to już Wam chyba powtarzałam na filmach z dostawy, bo ja tak ubiłam dwie Ceropegie kiedyś. Nie dajcie się zwieść temu, że to jest sukulent i że trzeba tak bardzo go rzadko, jak choje, powiedzmy, czy dischidie, to jest półsukulent. Te liście nie są aż tak grube, poza tym są drobne. Łodygi też są niesztywne, elastyczne i drobne, więc nie możecie jej podlewać aż tak bardzo rzadko, dlatego że bardzo szybko zobaczycie, że zarówno liście, jak i pędy, jak i korzenie po prostu wyschły. One są dość delikatne, drobne. Traktujcie to jak taki półsukulent, ale na pewno nie sukulent. I bardzo uważajcie, bo naprawdę... Aha, bo ona lubi stanowisko jasne. Takie może być jasne z rozproszonym światłem, może być też takie bardziej w pełnym słońcu. Da sobie radę, ale właśnie wtedy bardzo szybko wysycha. Więc uważajcie na to, bo naprawdę trzeba ją dość często, jak na nasze może, co by nam się wydawało, patrząc na te grube w sumie liście, to dość często ją trzeba podlewać. Zresztą ona to pokazuje, jeżeli listki się robią takie lekko jakby zwiędnięte, skurczone, no to to już jest naprawdę najwyższy czas, żeby ją podlać. Jeżeli zdarzy Wam się, że gdzieś tam właśnie końcówki pędów zaschną, to po prostu je obetnijcie, ona bardzo szybko odbije i wtedy to jest dla Was znak, że trzeba podlewać jednak częściej. Ja swoją, ona wisi na oknie wschodnim, jest w niewielkiej doniczce i podlewam ją raz w tygodniu,
ale dość sporo wody jej leje, naprawdę. I zawsze ma sucho, jak do niej przychodzę. I tak bym powiedziała, że tej mojej, na te moje warunki świetlne to jest tak optymalnie. No, także przepuszczalne podłoże, nie za często podlewać, ale nie za rzadko też. Myślę, że można zraszać bez problemu, można by też podlewać spokojnie od dołu, ale tutaj, jeżeli nie macie bardzo ciężkiej ręki do podlewania, to tak bardzo bym się nie bała o to, że te liście zgniją, żeby ich nigdy nie moczyć, że koniecznie od dołu. Nie, tu możecie trochę się wyluzować. Zresztą ona chyba zazwyczaj się wszystkim udaje poza mną, że ją pierwsze dwie ususzyłam, bo właśnie za rzadko podlewałam, także na to uważajcie, a tak to nie jest problematyczna, raczej nie choruje. No i właśnie pięknie przyrasta. Można ją też super łatwo rozmnożyć, wystarczy po prostu kawałek pędu obciąć i albo włożyć do wody, albo można go od razu w podłoże, albo można go wziąć większy kawałek pędu i tak poobkręcać trochę i jakimś tam szpilką, wsówką przypiąć do podłoża i też się ukorzeni. Albo można podstawić tutaj drugą doniczkę i ona po prostu sama w sobie wypuści korzonki i się w tej drugiej doniczce zakorzeni, więc naprawdę macie tu mnóstwo możliwości i mnoży się bardzo chętnie. Dobra, idziemy znowu w inne rejony. Teraz będą peperomie. Peperomie to też są rośliny, które nie rosną wielkie. To jeszcze będzie trochę większe, ale to nie będzie już dużo większe, tak? Także to też jest propozycja dla osób, które gdzieś tam mają mało miejsca albo na przykład chciałyby sobie zrobić, to mi się zawsze marzy, to fajnie bardzo wygląda, zrobić takie parapety tematyczne, czyli na przykład na jednym parapecie macie peperomię tylko, na drugim tylko fitonie. No i wtedy właśnie fajnie po takie mniejsze rośliny uderzyć, no bo zmieści się ich więcej i faktycznie może być ładna kompozycja i może być cała taka kolekcja, więc peperomię tutaj też jak najbardziej. Tu mamy akurat peperomię Burbelle, którą ja osobiście bardzo lubię, bo ma ciekawe wybarwienie. Tutaj mamy peperomię Rosso, przepiękną, o bardzo takich eleganckich wierzchach i spodach liści. Od razu możecie zobaczyć te śmieszne takie pałki, to są kwiaty peperomii, one wszystkie kwitną w ten sposób. I peperomia Rocca Scuro, zobaczcie, że ma zupełnie inny pokrój niż te dwie. Ona ma pokrój taki płożąco zwisający i to jest też charakterystyczne dla peperomii, że mają naprawdę różne te pokroje. Mogą być właśnie takie płożące o liściach drobnych, płożące o liściach bardzo grubych, wręcz sukulentnych jak tutaj. Mogą być takie właśnie krzaczkowate, to jest chyba najczęstszy u nich pokrój, także też tutaj w obrębie gatunku macie super dużo możliwości. I też można bardzo fajne kompozycje z peperomii zrobić. Jeżeli chodzi o wymagania, nie są to trudne rośliny, ale o paru rzeczach trzeba pamiętać. Po pierwsze, podłoże też przepuszczalne, czyli domieszka piasku, perlitu, jak najbardziej. To też nie może być utrzymywanie takiej mocnej wody. Po drugie, te liście po prostu nie cierpią zraszania, więc ja bym zrezygnowała nawet z takiego właśnie zraszania ręcznego i też nie podlewałabym ich od góry, bo jak pomoczycie gdzieś tam te ogonki liściowe, to one bardzo często robią się wiotkie, miękkie, po prostu gniją wręcz i odpadają. A na liściach z kolei się robią brzydkie plamy, więc darowałabym sobie podlewanie od góry. Mi się bardzo fajnie sprawdza to, że po prostu peperomię wstawiam do osłonki, nalewam centymetr wody do osłonki i tam wstawiam peperomię, ona se to naciąga i mam spokój, to jest wszystko, co przy niej robię. Także takie podlewanie od dołu tu jest zdecydowanie fajniejsze. Jeżeli chodzi o stanowisko, to jasne z rozproszonym światłem, nie bezpośrednie słońce i nie głęboki cień. No i właściwie tyle. To nie są trudne rośliny w uprawie, tylko właśnie najważniejsze, żeby tych liści nie moczyć. Na to są bardzo wrażliwe. To tego się trzeba trzymać. No i kolejna grupa roślin, bardzo ciekawa i też bardzo zróżnicowana, taka no różnorodna, to są, słuchajcie, oplątwy. Oplątwy to też są rośliny, które możecie sobie, o, to jakie fajne korzenie gościa, które możecie sobie uprawiać, nawet mając niewiele miejsca. Oczywiście nie wszystkie, niektóre oplątwy dorastają do dużych rozmiarów, ale generalnie duża część ich ma takie rozmiary niewielkie, przynajmniej w domu, bo to też to, co się dzieje w naturze, no to inaczej to wygląda u nas w domach, nie? Więc
Tutaj w warunkach domowych to nie są, zobaczcie, duże osobniki. One już jakieś takie super wielkie nie urosną w porównaniu do tego, co jest tutaj. Można je sobie umocować na jakimś stojaku, stelażu, nie wiem, no na słoiczku, talerzyku, zrobić z nich obraz, przykleić je nawet jakimś nietoksycznym klejem do figurki ceramicznej. Możecie z nimi tysiąc rzeczy zrobić. I to myślę, że to jest super pomysł i super kompozycje z opląt wychodzą. Nawet w dżunglu są dostępne oplątwy w muszelce. To jest po prostu, no, do oplątwy jest przytwierdzona żyłka, która jest też przymocowana do oplątwy z jeżowca. No i to razem tworzy takiego fajnego ufolutka w czapeczce, którego sobie można na tej żyłce właśnie zawiesić. I to też jest fajny pomysł na trzymanie oplątw, nie wiem, karnisz. I na przezroczystych żyłkach, tak na różnych wysokościach, rozpięte różne oplątwy, wygląda to bajecznie. Nie zajmuje miejsca wcale, praktycznie, i myślę, że każdy, nawet mieszkając w najmniejszej na świecie kawalerce, może sobie kompozycję z oplątw zmieścić. Zwłaszcza, że nie trzeba doniczek. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to rozproszone światło, niepełne słońce, tak jak tak naprawdę większość roślin tropikalnych. No i tutaj z podlewaniem. Można je zraszać jak najbardziej i to tak w sumie dowoli. No może nie 10 razy dziennie, ale bo zgniją, ale można zraszać. I raz w tygodniu wsadzić do miski z wodą, niech porządnie sobie nasiąkną i potem trzeba je ręcznikiem papierowym delikatnie osuszyć, zwłaszcza tutaj pomiędzy w tych zagłębieniach, bo czasami gniją, jeżeli tam zostanie dużo wody. No i tyle. I można czasami do tej wody dodać rozpuszczony w takim niewielkim stężeniu nawóz do roślin zielonych, ale taki naprawdę rozcieńczony, albo spryskiwać je specjalnymi mgiełkami do oplątw. Także to naprawdę Wam polecam. Parę lat wstecz była bardzo duża moda na oplątwy. Robiło się z nich właśnie obrazy, jakieś kompozycje. Teraz to chyba troszkę minęło, a szkoda. Zresztą jest na kanale cały film o oplątwach, gdzie też Wam pokazuję, jak po prostu w 2 minuty z użyciem korzenia mangrowca dostępnego za parę groszy w sklepie akwarystycznym można zrobić kompozycję z oplątw. Naprawdę tutaj można podziałać i bardzo Wam polecam zabawy z oplątwami. No a tymczasem ostatni gatunek, który Wam chciałam dzisiaj pokazać, to są senecja i to jest oczywiście nie wszystkie, bo to jest bardzo szeroka grupa roślin. Senecio rowleyanus akurat dzisiaj z nami, herejanus i purple flesh. O takich bardziej, o tu jakiś pęd zaplątany, ceropegi, o takich bardziej wydłużonych liściach i pięknych purpurowych łodygach. Jeżeli chodzi o senecja, czyli starce, akurat właśnie tego typu, takie kuleczkowo-groszkowe sobie je nazwijmy, no to tak, trzeba je przesadzić w podłoże do sukulentów i kaktusów. Tak, jest to trudne, bo te kuleczki są delikatne, odpadają i się sypią, ale trzeba to zrobić. Słuchajcie, raz, pamiętajcie, żeby jak przesadzacie, to starać się złapać jak najbliżej nasady tego, co wychodzi z doniczki, nie łapcie za końcówki, no i przytrzymać, nie chcę tego robić tutaj, no bo nie chcę czyjejś rośliny, no coś mi pewnie spadnie, pokażę Wam może na tej, bo ona jest mniej tak blisko nasady, pewnym chwytem w miarę całą roślinę łapiemy i tutaj, o, tak dookoła, żeby rozluźnić, troszkę można sobie potem przekręcić i wyciągamy, tak? I no, jakieś tam straty w tych kulkach na pewno będą, ale słuchajcie, da się to zrobić. I potem trzeba dość starannie korzenie otrzepać i posadzić je w podłoże do sukulentów i kaktusów. No i dać im stanowisko jasne, dużo światła, dużo nawet słońca. One to bardzo lubią. I podlewamy, najlepiej wydaje mi się od dołu, żeby podłoże sobie nasiąkło, a żeby góry tak za bardzo nie moczyć, bo te kulki, które będą dotykać wilgotnego podłoża, będą gniły, więc na to uważajcie. Łatwo jest je też przesuszyć, więc uważajcie, żeby właśnie w tą stronę nie przegiąć. Można je trochę też zraszać, byle nie jakoś tam strasznie dużo i nie w palącym słońcu nigdy, bo się poparzą. No i obserwujcie kulki. Po kulkach widać, że jak się robią takie już właśnie bardziej, bo tam jest głównie woda, jak się robią bardziej takie puste, trochę słowa mi zabrakło,
no takie puste, bardziej pomarszczone, to wtedy już jest najwyższy czas, żeby je podlać. I ja wiem, że one mają taką sławę, że umierają zawsze, ale naprawdę ja mam tam w mojej byłej szkole tańca jeszcze ciągle dwa i żyją już wiele lat i mają się dobrze. Także da się. Dobra, no to co? To mam nadzieję, że filmik się przydał, słuchajcie. Starałam się pokazać różne rośliny, no bo macie różne warunki w domu, różne rzeczy Wam się podobają, ale no myślę, że to się przyda, bo no nikt z nas nie ma nieskończonej ilości miejsca i może właśnie potrzebowaliście takich nie za dużych roślin, które nie zajmą Wam całego pokoju, nie rozrosną się w takie mutanty. No i chyba kilka pokazałam. No i co? I tyle. I subskrybujcie kanał, oglądajcie, piszcie mi komentarze, bo lubię je czytać i widzimy się następnym razem.